Ta pierwsza taka już prawdziwa randka, no to rzeczywiście odbyła się w Teatrze Żydowskim na ulicy Królewskiej. Kiedy Szymon został dyrektorem, tego samego dnia ja przyjechałam i coś zaiskrzyło. Chociaż powiem szczerze, to ja miałam wtedy niecałe 20 lat, Szymon był 26 lat starszy. Ale wtedy to nie była duża różnica wieku. Wprawdzie nie poznałem mojej mamy, jak miała lat 19, a mój tata ją wówczas poznał. Ona była absolutnie śliczna. On? Nieco mniej. Nie jestem w stanie zrozumieć, co ona w nim widziała, ale ponoć był charyzmatyczny, jak już stwierdziliśmy. Wiem, co on w niej widział. On siedział na widowni, a ja chodziłam po scenie. Strasznie się w ogóle bałam, że nie dam rady występować. I to była taka z odległości pierwsza randka. On mówił, co ja mam robić na tej scenie. Później zawsze, jak on mówił, ja zaczynałam płakać, bo nie dawałam rady. A później się okazało, że tak wyglądała nasza pierwsza randka. I tak później chodziliśmy przez życie 40 parę lat. Bo to było takie małżeństwo, gdzie się kocha, bo się kłóci, lub bo się, że się kłóci, bo się kocha. Zawsze, najczęściej chodziło o teatr, no a potem o Dawida oczywiście, oczko w głowie. Szymon był taką osobą dość autokratyczną, ale jednocześnie w sposób ciepły i sympatyczny i wszyscy mu wszystko wybaczali. Miał mnóstwo wdzięku, czyli jak mówi Gołda i ma rację, szarmu. Było rzeczywiście włoskie małżeństwo, ale pełne miłości. To nie było tak, że zawsze się kłóciliśmy. Nie. Myśmy się kochali i kłócili. Każdy z nas chciał mieć swoje odrębne zdanie. On mówił, że to jest jak Pigmalion i że on mnie uformował i tak dalej. A w ogóle Szymon chciał, żebym ja była Ooną. Tak, tak jak Czeplin miał Oonę, to ja miałam być Ooną Szymona. Nie wiem, czy to wyszło, ale mogę powiedzieć, jeśli jest z kimś 40 parę lat, to znaczy, że to życie było piękne. Miałem o tym nigdy nie mówić, bo powiedzieli mi, pamiętaj, jak ktoś się cię będzie pytał, to mów, że piłeś szampana i byłeś w cyrku. A tak naprawdę piłem szampana, wprawdzie piccolo, ale nie byłem w cyrku, tylko na ich ślubie i na ich weselu. Oni by stwierdzili, że to pewno jest pochodne do cyrku, ale pamiętam to troszkę jak przez mgłę, bo byłem strasznie mały. Ale pamiętam, że wszyscy się świetnie bawili. I rzeczywiście mam wrażenie, że związek moich rodziców był szalenie różnorodny i szalenie burzliwy. Potrafili się kłócić o absolutnie wszystko, kiedy nie trzeba się o to kłócić. W związku z czym, jak miałem 15 lat, powiedziałem im, że jak oni się mają tak kłócić, to niech oni się po prostu rozwiodą. Ja będę miał dwa domy, będę miał dwa razy więcej świąt, dwa razy więcej prezentów, dwa razy więcej wszystkiego. Na co mój tata stwierdził, że no, oczywiście będziesz miał dwa razy więcej wszystkiego, a moja mama tak patrzy, tak? A będziemy zarabiali dwa razy więcej? A nie, to nie, to nie, to może jednak wiesz. Szymon nigdy nikogo nie udawał. Wiedzieliśmy, że no jest, łagodnie mówiąc, czuły na urodę kobiecą. I rzeczywiście baby do niego lgnęły. On potrafił docenić nogi, kibić, ale przede wszystkim inteligencję i poczucie humoru. Wtedy ja nie znałam takiego słowa jak zazdrość i myślę, że później też nie. Że jakieś miałam ogromne zaufanie do Szymona, chociaż mówię, on kochał kobiety. Nie ulega żadnych wątpliwości. Kochał kobiety, one jego też. Relacje między Szymonem a Gołdą, między Gołdą a Szymonem, to połączenie dwóch tajfunów, które gdzieś się spotykają na środku oceanu. To jest cicha msza przy bocznym ołtarzu w drewnianej kaplicy w porównaniu z tym, jak często wyglądały relacje Szymona i Gołdy. Ja patrzyłem na te relacje przez 30 parę lat.
to były relacje, które na koniec, te dwa tajfuny gdzieś na koniec się łączyły i zapadała cisza, i zapadała miłość, taka specyficzna, taka szymonowa, a potem znowu o coś wybuchało, kolejne tajfuny. Ale nie daj Panie Boże, gdyby któreś z nich usłyszało od kogoś coś złego na tą drugą osobę. Nie byłoby co zbierać. Taki to był związek. No i milion wad miał. No przecież nie mogę opowiadać o wadach Szymona, bo myślę, żebym nie skończyła. Myślę, żebym nie skończyła, ale ja kochałam jego wady. Ja kochałam jego wady.